Politycy utrudniają Marii Peszek promowanie jej muzyki. O tym w dzisiejszym fleszu muzycznym zapraszam. Maria Peszek udzieliła wywiadu Tomaszowi Marcinowi Wronie. Zapis rozmowy z artystką trafił do serwisu TVN24.pl. Wokalistka odniosła się do obelg, jakimi zostaje obrzucana. Wszystkie frazy w Modern Holocaust oparte są na autentycznych sformułowaniach z listów i z maili. Kiedyś wyszliśmy z koncertu w jednym z klubów i na naszym busie było coś napisane. Lewackie ści***o, śmierdząca lesba, głupia s***a. Wszystko to są autentyczne rzeczy poza żydowską k***ą, którą sama stworzyłam, przyznała artystka. Dodała też, że ze względu na polityków trudno jest jej promować swoją twórczość w radio. Są rozgłośnie, które mają problem, żeby prezentować moje utwory. Powody są pozaartystyczne. Były miejsca, w których przez wiele lat te koncerty nie mogły się odbyć. Mówię o trasie Jezus Maria Peszek, ale tak się składa, że tym razem udaje się nam z nowym materiałem do tych miejsc dotrzeć. Wynika to z tego, że pewnych osób już tam nie ma, bo są w Brukseli bądź w Warszawie. Po płycie Jezus Maria Peszek wiem, że byłam na czarnej liście Radia Maryja. Jakoś szczególnie mnie to nie martwi, bo jak widać, ludzie doskonale sobie radzą z dotarciem do mojej twórczości. Jest to tylko taka jakaś niedogodność, która wpłynie na moje finanse, ale finanse to nie wszystko, mówiła artystka. Mój sprzeciw, czy raczej gniew, dotyczy wszystkich aktów, w których manifestują się agresja i nietolerancja wobec inności, lekceważący stosunek do kobiet. Mój sprzeciw dotyczy także braku reakcji na nacjonalistyczne, coraz bardziej bliskie faszyzmowi wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Protestuję przeciw wszystkim tym wypowiedziom, które dowodzą pogardy dla mniejszości i wszystkiego, co sprawia, że osobista wolność człowieka jest zagrożona. Tak Maria Peszek odniosła się także do kwestii aborcji i praw kobiet oraz wydarzeń, które w ostatnich tygodniach miały miejsce w Polsce. Ty też w domu masz własny swój karabin. W moim kraju nienawiści. Już 25 maja w Energylandii w Zatorze odbędzie się pierwsza w tym roku impreza muzyczna. Będzie to Energyland EDM Festival. Szczegóły oczywiście znajdziecie w naszym muzycznym serwisie. Polecam. Do zobaczenia.